Szkarlatyna i różyczka dziesiątkują suwalskie szkoły. W regionie zanotowano duży wzrost zachorowań, które dotykają głównie dzieci i młodzież. Zdaniem Barbary Jagłowskiej, ordynator oddziału pediatrii suwalskiego szpitala, szczególnie groźna może być szkarlatyna. Choroba pojawia się na przełomie zimy i wiosny, gdy organizmy są osłabione, a jej objawy mogą początkowo przypominać grypę. Pojawiają się gorączka, wymioty, ból gardła, a na ciele wysypka. W tym sezonie takich przypadków jest bardzo dużo, dodaje Jagłowska. Szkarlatyna jest chorobą wywołaną przez bakterie, chorobą bakteryjną, różyczka chorobą wirusową, także one troszeczkę się różnią. Niemniej jednak jedna i druga choroba zaliczane są do chorób wysypkowych. Występują właśnie często zimą lub wczesną wiosną, kiedy organizmy są osłabione. Różnią się wysypką, też się różnią, bo tu chodzi głównie o wysypkę. Szkarlatyna to też, czyli inaczej płonica, jest chorobą cięższą. Okres wylęgania jest krótki, w ciągu 2-5 dni dochodzi do wysokiej gorączki nagłej, bóle brzucha, wymioty i pojawia się wysypka. Również jest zapalenie gardła lub zapalenie migdałków, ropne często. Na choroby narażeni są przede wszystkim uczniowie suwalskich placówek. Często z objawami wysypek dzieci zgłaszają się do szkolnych pielęgniarek lub po prostu zostają w domach. Wielu z nich z pewnością dotknęła szkarlatyna, twierdzi Jadwiga Misiukiewicz, pielęgniarka z zespołu szkół nr 3 w Suwałkach, która z takim przypadkiem spotkała się wczoraj. Wczoraj był chłopiec, no z taką wysypką i mówi, że to piecze, swędzi, ręce i twarz. No to tak wyglądało jakby. Czyli można wnioskować, że wielu uczniów nie ma właśnie z powodu różyczki? Różyczki albo szkarlatyny.